Cześć, witam Cię na kanale Kto Ty Jesteś? Ja nazywam się Marek Środziński i serdecznie zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek mojego programu. Na samym początku mała prywata. W związku z tym, że misją mojego kanału jest docieranie do osób uzależnionych, do osób potrzebujących wsparcia psychologicznego, chciałbym właśnie Ciebie prosić o pomoc. Jak możesz to zrobić? Jak możesz wesprzeć kanał? Możesz zasubskrybować go, możesz dać mi łapkę w górę, komentarz lub udostępnić ten film w swoich mediach społecznościowych. W ten sposób dotrę do jeszcze większej ilości osób, które zainteresowane są tą tematyką i potrzebują wsparcia. Wszelkie inne formy, w jakie możesz wspomóc mój kanał, znajdziesz w opisie. A teraz przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Temat dzisiejszego odcinka to współuzależnienie, czyli pierwszy odcinek z serii W nietrzeźwym domu. Od samego początku na moim kanale opowiadam o alkoholizmie, o tym, jakie spustoszenie w człowieku wywołuje jedna substancja, jeden napój, który z osób młodych, silnych, inteligentnych, wysportowanych często, żyjących w zupełnie normalny sposób, potrafi z czasem wydobyć to, co najgorsze. Potrafi zmienić życie człowieka w abstrakcyjną matnię, w taki kołowrotek chomika, po którym biegnie się tylko do jednego celu, którym jest alkohol. Świat, który tak naprawdę zawęża się do poszukiwania ciągle jednej przyjemności i polega na oczekiwaniu na coś i zaspokajaniu. Oczekiwaniu i zaspokajaniu. I tak w kółko. Ile tak można wytrzymać? Na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam, sama. Z tą chorobą, z chorobą zwaną uzależnieniem od alkoholu, wiąże się wiele innych problemów. Problemów, kłopotów i nie lubię tego słowa, ale użyję go, i patologii, które wiem, że to brzydko brzmi, ale z naukowego punktu widzenia oznaczają odstępstwo od normy negatywne. Odstępstwo od normy, jakieś skrzywienie, wykrzywienie, które niesie ze sobą negatywne skutki. I w tym przypadku również jest negatywnym skutkiem. W nietrzeźwym domu, czyli w domu, gdzie jedna lub więcej osób pije alkohol, zachodzą różne procesy, i to jeśli chodzi o dzieci osób uzależnionych, jak i o związki. Jeśli chodzi o dzieci, ten temat poruszę w następnym odcinku. Opowiem o tym, jak alkoholizm rodzica wpływa na dziecko, na jego rozwój. W jeszcze kolejnym odcinku porozmawiamy o dzieciach, które już wyrosły i są dorosłe. Ale problem alkoholizmu rodzica wciąż wywiera na nich ogromny wpływ i zostawił piętno. Nazywa się to DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholika. Dziś jednak chciałbym porozmawiać głównie o związkach. O partnerstwie z osobą, która, jeżeli w ogóle możemy nazwać to partnerstwem, z osobą, która jest uzależniona. Sam alkoholik przechodzi swoje własne katusze i ma wiele swoich problemów, spowodowanych właśnie nałogiem, tym, że tak, a nie inaczej układa te klocki swojego życia. Jednak każdy człowiek potrzebuje
potrzebuje innych osób wokół siebie. Jedni potrzebują ich więcej, mają szerokie grono przyjaciół, inni mniej. Ale każdy człowiek, niezależnie od tego, kim jest, co robi, jakie ma problemy w swoim życiu, potrzebuje bliskiej osoby. Jest to zupełnie naturalne i pierwotne. Każdy ma pewne potrzeby związane z bliskością. Alkoholicy również. Jak każdy człowiek, alkoholik również chce mieć przy sobie osobę bliską. Zresztą dobieranie się osób w pary nie zawsze zachodzi już w sytuacji, w której alkoholizm danego człowieka jest rozwinięty. On może rozwijać się również w trakcie trwania zupełnie normalnego, szczęśliwego związku. W czasie rozwijania się tej choroby, w związku z tym, że alkohol jest tak podstępną substancją, nie tylko sam alkoholik może nie zauważyć problemu, ale problemu może nie zauważyć również partner, partnerka, osoba, która jest blisko. Osoba ta może zupełnie nieświadomie wchodzić w coś, brnąć w coś, co jej życie również znacząco zmieni, a na co tak naprawdę zdaje się nie mieć aż tak wielkiego wpływu. No bo jaki możemy mieć wpływ na drugiego człowieka, jeśli on nie chce się zmienić? Tutaj przytoczę takie historie, które bardzo często pojawiają się w komentarzach na moim kanale, ale nie tylko. Również gdzieś na mediach społecznościowych jest wiele grup, gdzie osoby uzależnione bądź osoby ich bliskie wymieniają się różnymi spostrzeżeniami. I dosłownie co kilka dni, albo właśnie w komentarzach, albo na tych grupach pojawia się ktoś, najczęściej jest to żona albo partnerka uzależnionego mężczyzny, ale zaznaczam, nie zawsze. Mówię tutaj o statystyce, gdzie najwięcej jest takich kobiet właśnie, które pytają, jak to zrobić, żeby mój partner zechciał iść na odwyk, żeby zaczął się leczyć. Jak powstrzymać go przed piciem alkoholu? Próbowałam już wszystkiego, robiłam już wszystko, co mogę. I on dalej pije. Tyle mi obiecywał, tyle mi opowiadał cudownych historii, jak to niedługo przestanie pić, a przychodzi weekend i on znowu wypił flaszkę. To są bardzo, bardzo częste wpisy, bardzo często znajdowane przeze mnie pytania. No i na takie pytanie należy odpowiedzieć w jeden sposób. Nie da się sprawić, żeby ktoś chciał wytrzeźwieć. Ta zmiana musi zajść w człowieku. Można rozmawiać z nim, kiedy jest trzeźwy, kiedy nie jest pod wpływem alkoholu, bo trzeźwością tego nie nazwę w przypadku osoby uzależnionej. Można rozmawiać wtedy i próbować dotrzeć do takiej osoby. Ale alkohol tak długo jest w nas, że nawet kiedy na urządzeniu takim jak alkomat wychodzi 0,0, to jednak on cały czas powoduje tą mgłę myślową, a osoba uzależniona w tej mgle cały czas myśli tylko o jednym, żeby pić dalej i oszukiwać i kłamać i mówić o tym, że zmieni się, że wszystko będzie dobrze. Współuzależnienie to jest słowo, które dość dobrze opisuje ten problem. Kiedyś występowało jeszcze takie pojęcie, które wydaje mi się, że jakiś naukowiec chciał w troszeczkę zbyt wybujały sposób zabłysnąć definicją i nazwał to koalkoholizmem. Ale jest to bardzo błędne, ponieważ koalkoholizm oznacza współalkoholizm, czyli wspólne picie. A jeśli chodzi o współuzależnienie od alkoholu, jest zupełnie inaczej. Najczęściej ta druga osoba nie jest osobą pijącą, tylko osobą, która w bardzo
pokrętny sposób, no bo alkohol jednak wpływa na nas bardzo pokrętnie, w bardzo pokrętny sposób znajduje się w tym uzależnieniu, w tej układance uzależnienia uzależnionej osoby i sama zaczyna pewne cechy tego współuzależnienia, o których zaraz opowiem, przejawiać. To, co również jest ważne, to że współuzależnienie nie działa tylko w relacji liniowej, partnerskiej. Współuzależnione są matki, ojcowie, również dzieci, po prostu osoby najbliższe, potrafią to być również przyjaciele, bliscy takiej osoby, która pije. Najczęściej są to partnerzy, partnerki, jednak muszę nadmienić, że nie zawsze. Jest to taka współzależność, która występuje w sytuacji, jeśli mam to określić w najprostszy sposób, w jaki potrafię, zachodzi w sytuacji, kiedy osoby bliskie osoby uzależnionej próbują w jakiś sposób przeciwdziałać skutkom tego uzależnienia bliskiej osoby, kontrolować je w jakiś sposób, jakby starają się powstrzymywać tę osobę może przed piciem. Wchodzą w rolę rozjemcy człowieka z alkoholem i rozjemcy uzależnionego z problemami. Zaraz o tym opowiem trochę szerzej. Objawy współuzależnienia mogą występować w różnej sile, w różnym natężeniu, mogą występować bądź nie wszystkie naraz, bądź nie wszystkie. Jednak wybrałem kilka takich, zdaje mi się, najważniejszych, najbardziej oczywistych. I pierwszym z nich, jaki tutaj sobie wypisałem, to jest skupienie się na potrzebach osoby uzależnionej, czyli osoba współuzależniona skupia swoją uwagę na osobie uzależnionej, ignorując swoje potrzeby i cele życiowe. No bo cele życiowe i potrzeby ma każdy. Jednak nie każdy chce realizować się w sytuacji, kiedy występuje to współuzależnienie. Wiele osób potrafi swoje potrzeby ograniczyć właśnie po to, żeby pomagać osobie uzależnionej. I jest to taki objaw, wydaje mi się, bardzo kluczowy, to skupienie się na potrzebach osoby uzależnionej, czyli może to polegać na przykład na przynoszeniu alkoholu takiej osobie, kiedy ona czy ma kaca, czy po prostu na kupowaniu takiej osobie zaopatrzenia w alkohol, ale również robieniu innych zakupów, zapewniania potrzeb życiowych, tak, higienicznych. Zawsze w łazience stoi mydło, jest czysty, wyprany ręcznik, jest pościel, to na pewno wiele osób kojarzy takie, nawet stare matki już praktycznie starych synów, tak, albo córek, które wciąż u nich mieszkają i dalej będą im gotować obiady, kupować papierosy i alkohol, no bo ona przecież chce dobrze dla swojego dziecka. Bardzo trudne, ale i smutne. Trudne i smutne do obserwowania, ale prawdziwe i chyba dla każdej osoby wykazującej się, no choćby tym procentem, promilem empatii, zrozumiałe. Szczególnie dla rodzica bądź partnera, który bardzo kocha tą osobę, z którą jest, no bo to przecież nie jest tak, że osoba uzależniona nie zasługuje na tą miłość, bo często jest zupełnie odwrotnie, tylko mierzy się z potworną chorobą. Punkt drugi, kontrolowanie sytuacji. Czyli Stasiu, ty już więcej dzisiaj nie pijesz. Nie? Kaziu, tobie już wystarczy, już się połóż spać. Już nie wychodź dzisiaj. Już wystarczy. To jest troska o tę osobę i
osobę uzależnioną i taka próba minimalizowania ryzyka różnych no, konsekwencji, które mogą wystąpić. Ale jak wszyscy dobrze wiemy, te konsekwencje pozwalają najczęściej osobie uzależnionej sięgnąć punktu, w którym się od nich odbije. Nie chcę świadomie nazywać tego dnem, bo nie zawsze jest to dno, ale są konsekwencje, od których często osoba uzależniona może się odbić. Punkt trzeci, usprawiedliwianie zachowań uzależnionej osoby. No, czyli wiecie, no ten Kaziu czy Stasiu, o którym mówiłem wcześniej, trochę przeholował na imieninach u cioci Krysi, zaszalał, kogoś zwyzywał, obraził albo okrasił wieczór niestosownym żartem. No wiecie, Kaziu tak ma, jak wypije. On taki jest. Nie? On tak nie chciał. On wcale tak nie chciał. To jest takie usprawiedliwianie tej osoby, które bardzo mocno wiąże się z tym kontrolowaniem, o którym mówiłem przed chwilą. Częsty przykład. Żona bądź mąż albo ktoś inny z rodziny, matka, ojciec, dzwoniący do pracy na przykład, że ktoś tam się źle poczuł i nie może być w miejscu zatrudnienia albo załatwianie spraw za osobę uzależnioną. To jest właśnie to kontrolowanie i usprawiedliwianie, czyli też coś, co wpływa na jeszcze kolejny punkt, który wypisałem. Tak jak mówię, one są dosyć mocno ze sobą powiązane i płynne. Kolejny punkt to jest negowanie problemu. Negowanie, które ma na celu zabezpieczanie samego siebie. Z różnych powodów. Czyli niechęć do przyznania, że ktoś jest uzależniony. Niechęć do przyznania tego przed samym sobą, no bo przecież jakby przyznanie tego przed osobami obcymi jest na pewno znacznie trudniejsze niż przed samym sobą. Ale to połączenie usprawiedliwiania, kontrolowania i tego negowania problemu do niczego nie prowadzi, a przynajmniej do niczego dobrego nie prowadzi, ponieważ ten alkoholik wciąż odbija się w lustrze osoby współuzależnionej, która z bardzo ludzkich powodów, właśnie tej troski o osobę uzależnioną, o ten wizerunek choćby rodziny, o obraz tej rodziny, nawet w swojej głowie, dla swojej tożsamości tak potrzebny, żeby nie okazał się inny niż w tych fantazjach i wyobrażeniach. Nawet jeśli on faktycznie inny jest. Niedopuszczanie do tej świadomości. Piąty punkt, no też powiązany z innymi, ale wypisałem go jako osobny, czyli brak granic. Często partnerzy osób uzależnionych mówią coś takiego, że wiesz co, jeśli ty jeszcze raz się tak napijesz i narobisz takich głupot, to ja już nie wytrzymam. Ja się z tobą rozwiodę, ja od ciebie odejdę, ja zabiorę dzieci i po prostu mnie nie będzie. No a potem nie dotrzymują słowa. I tak w kółko. I to jest bardzo trudne, bo jest to bardzo zrozumiałe, jakby osoba, która jest współuzależniona, cały czas gdzieś ma nadzieję i liczy na to, że ten kołowrotek w końcu stanie. Bo te osoby, jeśli jesteś osobą współuzależnioną, na pewno jesteś osobą bardzo zmęczoną. Zmęczoną całą tą sytuacją. I te osoby właśnie są bardzo zmęczone i chciałyby, żeby to się zatrzymało. Z drugiej strony przez wiele miesięcy, często lat funkcjonowania w takim scenariuszu nauczyły się płynności dla granic, dla odpowiedzialności. Zauważyły, że taki właśnie uzależniony człowiek ma tą płynną odpowiedzialność. Nie ponosi odpowiedzialności za swoje czyny. Jeśli ją ponosi, to po prostu ją zapija i ta odpowiedzialność znika.
Problem jest bardzo złożony. Dziś naświetlam go tylko tak informacyjnie, jak on wygląda, ale chyba już jakiś obraz osoby współuzależnionej rysuje się w waszych głowach. I teraz punkt szósty, który uważam tutaj za kluczowy. Osoba współuzależniona w związku z funkcjonowaniem w tej matni przy osobie uzależnionej ma przecież emocje, ma uczucia, które w całej tej dziwnej sytuacji życia u boku osoby uzależnionej spycha cały czas na drugi plan. A jak na pewno wiecie, niekonfrontowanie się z własnymi uczuciami nie przynosi niczego dobrego. I często wychodzi później w postaci lęków, w postaci strachu, w postaci zaburzeń depresyjnych, zaburzeń właśnie lękowych, w poczuciu beznadziei, w ogromnym poczuciu samotności. W poczuciu niestabilności własnej tożsamości, no bo ta osoba zatraca się dla innej osoby tak naprawdę. To, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli przedkłada potrzeby innej osoby nad swoje i tak naprawdę znajduje się w miejscu, w którym już często nie wie, kim tak naprawdę do końca jest. Czego tak naprawdę do końca potrzebuje. Jeżeli to są pytania, które sobie zadajesz, bądź znasz kogoś, kto te pytania sobie zadaje, mianowicie kim jestem, dlaczego znalazłam się w tej sytuacji, w której teraz jestem, jak to zmienić, to wiedz, że jest pomoc dla osób współuzależnionych. W ośrodkach leczenia uzależnień terapię prowadzi się nie tylko dla osób uzależnionych. Prowadzi się również terapię dla osób współuzależnionych. Pomaga się osobom, które dręczy ten problem na różne sposoby. Są terapie indywidualne, są terapie grupowe, gdzie takie osoby mają szansę poznać się, wymienić się doświadczeniami takich sytuacji. Wspaniałą pomoc niesie ze sobą również organizacja Anonimowi Alkoholicy, Alcoholics Anonymous, ponieważ tam również istnieją grupy dla osób współuzależnionych. Tutaj przede wszystkim, przepraszam za to panów, ale zwrócę się do kobiet, które oglądają ten program, bądź do osób, które chciałyby pomóc jakimś kobietom. Wiele z tych grup jest grupami tylko dla kobiet. I mam nadzieję, dzięki temu będziecie miały szansę otworzyć się w takiej grupie bardziej, bo to współuzależnienie samo w sobie jest już wstydliwe, a zdaję sobie sprawę, że wiele sytuacji damsko-męskich wolicie zostawić dla siebie bądź rozmawiać w gronie właśnie typowo damskim. Nie ma w tym nic dziwnego, dlatego właśnie te grupy są tworzone w ten sposób, żeby móc otworzyć się i poznać też wizję osób innych, które z chęcią się otworzą, bo tak jak mówię, cały czas to jest ta terapia na zasadzie lustra, czyli zobaczysz, że inne osoby mają te same problemy i często na takich spotkaniach poznasz rozwiązania do tych problemów. To jest najważniejsze. Na terapii, czy właśnie na spotkaniach anonimowych współuzależnionych. Także serdecznie zachęcam do tego, żeby dbać o siebie i jeżeli zauważysz u siebie takie cechy współuzależnienia, wybierz się na terapię, zrób to dla siebie i zobaczysz, że kiedy nauczysz się funkcjonować dla siebie, akceptować fakt, że masz swoje potrzeby, że życie nie kręci się wokół osoby uzależnionej, że można tym współuzależnieniem, tym opiekowaniem się kimś, zaspokajaniem potrzeb osoby
uzależnionej tak naprawdę robić mu krzywdę, jeżeli chcesz, żeby twój związek przetrwał lub chcesz sama przetrwać to, co się dzieje w twoim życiu, zgłoś się do ludzi, którzy sobie z tym poradzili. A naprawdę jest ich sporo. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam na następny odcinek. Marek Sierodziński, kanał Kto Ty Jesteś. Do zobaczenia. Psychologia, uzależnienia, motywacje, czyli jak żyć, żeby nie zwariować. Zapraszam na podcast Kto Ty Jesteś.